Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy na rybkach, jest z nami Wojtek, jest z nami Wiesiu. Za niedługo pokażę wam ich stanowiska. Łowię na dwa kiki Mavera MVR 360 do około 60 gram, bo producent tutaj nie napisał tak naprawdę do ilu jest wyrzut. Na jedną szczytówkę jedną uncjową, na drugiej węce szczytówka 3/4 uncji. I patrzymy co się dzieje. Jeden dystans 25 metrów, drugi dystans 42 metry. Walczymy. Jestem u Wojtka na stanowisku. Siemano Wojtek. Siemano. I co powiesz ciekawego? Zimno. Zimno. Wiecznie. Na ultravioleta i znowu na tego Browninga, co tam w tym tygodniu łowisz. Widzę chłodzenie, wczoraj jakoś cieplej było. Wczoraj było cieplej, dokładnie, tak jak mówisz. Miałeś jakieś wskazania, coś? No przed chwilą pyknięcie było na tego ultravioleta, tak? Ale no zobaczymy, zaraz zwinę zestaw, zobaczę, czy coś ruszone, czy nieruszone. Tak. I... Jest i mięsiarz. Siema Wiesiu, siemano Koluniu. Nie przejmuj się głupimi gadkami i rób swoje. Jak tam dzisiaj? Dwie płoteczki już spadły. Dwie płoteczki, czekam na lechitka jakiegoś 60. Spokojnie, wyczajimy, w ogóle nie ma problemu. No to super. No teraz ustały trochę, ale przyjdą jeszcze kojoty. Ja teraz nie wiem co tu robić, może jeszcze większy przypon dam, żeby ten worobak jak najwolniej opadał. Co, branie? Zaczyna coś się dziać, Wojtek na dalszym dystansie miał branie. No zobaczymy, zobaczymy. Pogoda jest jednak niesprzyjająca dzisiaj. Wiatr ze wschodu, ryby chodu. Ta. Ale miejscówka to jest niezbyt bezpieczna, nie? Strzykawki jakieś. Leżą, puste butelki po wódce. Z dzieckiem bym tu nie przyjechał. Z dzieckiem niekoniecznie. Także czerwony, robi robotę dzisiaj. Superancko. Wojtek, dawaj czerwonego. Wiesz, ile chcesz, masz całą paczkę nawet. One wiesz, od kiedy są? Od połowy grudnia zeszłego roku, te czerwone. Co ty gadasz? No. To się trzymują dobrze. Masz jedną i drugą, tak? No, dwie paczki są tam. Czerwony robi robotę na dalszym metrze, ale delikatnie pobiera rybka bendeczkę. Wiesz, może nie tyle delikatnie, tylko że tutaj mam dwójkę założoną szczytówkę, nie? Dwa OZ. A ja mam jeden. No, to będziesz pewnie lepiej brania widział niż ja. Jeden, a tu na najbliższym metrze mam 3/4. A tu na najbliższym metrze mam 30-gramową. Nie wiem ile to będzie. To będzie też może jedynka. Ale zadowolony z tej wędeczki jestem, powiem ci. No i super. Za te pieniądze taka wędka. Ta argona, no. Wiesz co robi robotę w tych wędkach? Szczytówka. Są bardzo dobre szczytówki. Te szczytówki pasują do dyplomatów i ja je tuningowałem, dyplomaty tuningowałem na tych szczytówkach. Aha. Właśnie. Ja mam tych szczytówków, jak nie wierzysz, to mam 3 czy 4 te rodzaje. Ja muszę sobie na necie, widziałem jednego OZ-a zamówić i będzie idealnie już. Wiesz, tu nie ma lipy, tu wiesz, złamie ci się, idziesz i masz dostępność od ręki, nie? Do Browlinga nie ma problemu. Co Wojtuś, będziemy diperkę może patrzeć sobie? Tak, zobaczymy. Zobaczymy. Idę po diperkę. Będziemy patrzeć, czy w ogóle są ryby u mnie na łowisku. No już złapałem. No jesteśmy. Przyciągnij to. Jak przyciągniesz do końca, to będziesz miał cały ten zapis, nie? O. Dobra. I dawaj. Rzucamy tam. 25 metr. Widzisz? Trzeba było tak od razu. No tak. Wow. Teraz nie ma ryb. Co Wojtek, uciekły.
Świetnie. Teraz się diper zaciął. Nie wiem co jest. Nie, idzie, idzie. Idzie? O, teraz poszedł. Nie ma nic. Teraz Wojtuś byś mi podciągnął na 25 tak na oko. Uczono. 5,8 temperatura wody. Co tu jeszcze pokazuje? 89% to co to jest? Zielone? To jest twoja bateria, a na podwodem jest moja bateria. Aha. Dipera. Okej, no czyli jakieś rybki w połowie wody są, tak? Coś tam jest. Podciągnij jeszcze z 2 metry. Jest, u mnie w łowisku jedna ryba teraz. Zobaczcie. Dipper pokazuje, a tu wcześniej pokazywał taką ławicę. Zobaczcie, przy samej powierzchni małe i średnie ryby. A teraz mi pokazuje, że jest u mnie, bo już nie ma nawet tej ryby, a nie jest. Tu. Na 4. Kurde, nie chce mi się ładnie, coś jest ze ostrością. Na 4,2. Musicie mi uwierzyć, na 4,2 jest ryba. Zaraz jeszcze raz wrócimy tam. Ogólnie żeśmy tak teraz rzucali tym dipperem po różnych naszych łowiskach, trzech różnych łowiskach i nigdzie nie ma ryb. Dopiero u mnie pokazało tą ławicę, co szła pod powierzchnią od jakiegoś czasu. No, przy brzegu się zaczyna coś. O, jest przy brzegu, dopiero na załamaniu, jakby na wypłycenie. Zaczyna się wypłycenie, zaczyna się początek wypłycenia i na 3 metrach dopiero dwie ryby jakieś następne. Prawdopodobnie drapieżniki. Zobaczcie, jak to blisko brzegu już. Tu już jest dipper dokładnie 3-4 metry od brzegu. To jeszcze jeden rzut, nie? No. Rzuć jeszcze raz. Także to nie jest tak, wiecie, że my nie chcemy złowić ryby, tylko po prostu ich tu nie ma. Przynajmniej dzisiaj. Pustynia Nebraska. No. Dobra. Jest jakaś rybka, tak? Jest rybka. Branie delikatne, jak widzieliśmy. Tutaj staliśmy koło Wojtka i bardzo delikatne branie, ale czepię łbem. Czepię łbem, no. Żeby ci nie poszedł tu w tę trzcinę. Płoć. Płoć chyba, co? Ło, leszcz. Leszcz. No Wojtek, ty kurde ostatnio nam pokazujesz, że łowić no trzeba umieć. Piękne. To jest fart. I na czerwonego. To jest piękna ryba znowu. Na czerwonego robaka. Czerwonego. Robiłeś robotę dzisiaj. Czekaj, żeby tutaj w piachu nie upytłać. Dawaj czerwonego, a nie. I zawareczkę, zobacz. Pokaż. No bo tak delikatne to było, łe. Ale zawareczkę teraz, to jest już typowo zawareczkę. Typowo zawareczkę. Delikatne było branko. Myśmy wszyscy widzieli, że delikatnie pobierał. Piękna rybka. Łe. Łe, elegancki. Dobra, do wody. Do wody, nie męczymy. Poszedł. Słuchajcie, dzisiaj zaliczam niestety, ale pierwsze zero. Nie udało się nic złowić, nie miałem nawet brania. Pokazywałem nawet na dipperze, że na moim łowisku akurat nie ma ryby ani bliżej, ani dalej. Także powoli się będziemy zwijać wszyscy we trójkę i na spokojnie wracać do domku. Także dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek, mimo że nie było jakichś spektakularnych ryb i brań. Ale to jest jeszcze ten właśnie okres, w którym ciężko jest złowić rybę i o którym jest okresem nieprzewidywalnym, gdzie raz są brania, raz ich zupełnie nie ma. Także trzymajcie się i tylko czyste wędkarstwo. A jeszcze wam pokażę właśnie. Jeszcze wam pokażę, że tu dosłownie wszystko odra wyrzuca na brzeg. Zobaczcie. Guma spinningowa. Na przykład. Strzykawki jakieś, popatrzcie. Cudawianki. Tu jest wszystko na tym brzegu. O, stary koszyk. Widzicie? Stary koszyk tu jest. To tu jeszcze. Tak się przejdę tylko, bo szedłem wcześniej i
Tak patrzyłem. Teraz wam pokażę. Zapalniczka to klasyk. Wolframki. Wszystko wędkarskie rzeczy. Myśmy tu już wcześniej posprzątali trochę, ale jakbyśmy tu przyjechali, to była masakra. Śmieć na śmieci.